Bielany TV. Okay. Proszę. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Wawrzyszew i kilku kontrowersji, które są związane z tymże planem. Może zacznijmy od genezy. Mamy 2009 rok. Rada Miasta w marcu, jeżeli mnie pamięć nie myli, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do tego planu zagospodarowania przestrzennego. On mniej więcej w 2011 roku powstaje w zamyśle architektów i planistów warszawskich, ale później trafia do zamrażarki. Do 2017 roku jest cicho szana jego temat. 2017 okolice grudnia pojawia się nieformalne, wszyscy podkreślają to bardzo mocno, spotkanie z mieszkańcami, sala jest pełna i usłyszymy, że ten plan będzie powstawał. Mamy deklarację ze strony pani naczelnik wydziału, że powstanie on w przeciągu 3-4 miesięcy, że niby jest gotowy. Mamy kwiecień, nie ma tego planu. Kolejna deklaracja, że będzie to maj, czerwiec. Znowu nie ma tego planu. Mamy okolice czerwca, dostajemy informację, że będzie on we wrześniu. We wrześniu również go nie ma. Pojawia się dopiero w październiku, wyłożony 12 października, będąc całkowicie konkretnym. Jest to najgorszy moment, ponieważ to jest ten czas, kiedy jeszcze trwa kampania, więc znaczna część mieszkańców jest zaangażowana i zainteresowana tym, kto będzie nowym włodarzem, czy to naszej dzielnicy, czy też ogólnie miasta. I następuje to spotkanie, które, że tak powiem, jest pewnego rodzaju katalizatorem. Zeszłotygodniowe spotkanie na boku na Goldoniego, sala nawet bardziej pełna niż ta poprzednio i gigantyczne kontrowersje, ponieważ widzimy, że na tym planie na przykład jest możliwa zabudowa bazarku na Wolumenie i jest to co najmniej dziwne, ponieważ możliwe jest tam zabudowa do 8-10-piętrowych bloków, czyli de facto likwidacja samego Wolumenu. Pojawiają się również inne kontrowersje, w które jednak w tym momencie nie chciałbym wchodzić, bo wydaje mi się, że ten jeden konkretny punkt jest takim elementem pokazującym, jak ten plan zagospodarowania przestrzennego został przygotowany i stworzony. Ponieważ te 7 lat, kiedy tenże plan występuje w przestrzeni publicznej tylko teoretycznie, pokazuje, że w pewnym momencie straciliśmy nad nim kontrolę, my jako mieszkańcy, ponieważ był on gdzieś ukryty. Co się z nim działo, jakiego rodzaju działania były podejmowane przez miasto, jest wyjątkowo ciekawe i to zdecydowanie jako radni będziemy się starali uzyskać informacje. Oraz oczywiście już w tym momencie mogę zadeklarować Państwu, że ja, Stefan Kulesza, radny dzielnicy Bielany, jak i również cały klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, będzie głosował przeciwko takim zapisom planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie godzimy się na to, ażeby bazarek na Wolumenie został zlikwidowany, tak jak zakłada to obecny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Wawrzyszewa.